Paweł Wszołek razem z nami. Paweł, jak tam po powrocie, ustabilizowaniu takiej sytuacji prywatnej, a także klubowej? Powiem szczerze, na pewno gorący okres ostatni był. Trochę na pewno nad tym myślałem, wiadomo, o mojej przyszłości. Wiedziałem, że mam po prostu rok kontraktu jeszcze w Unionie, że po samym przyjeździe, czyli 26 czerwca, wiedziałem, że byłem umówiony z trenerem na rozmowę i z dyrektorem odnośnie mojej przyszłości i tak dalej. Wiedziałem też, po prostu sobie tam jakoś zakładałem to w głowie, że Union gra zupełnie innym ustawieniem, gdzie praktycznie nie ma dla mnie miejsca, bo nie gra z nominalnymi wahadłowymi, skrzydłowymi, więc ciężko jest cokolwiek zrobić i prosta była dla mnie decyzja, no po prostu jak to się mówi, no nie ma co być w miejscu, w którym ciebie za przeproszeniem nie chcą, nie dostajesz szansy, żeby po prostu się rozwijać, żeby sprzedawać siebie takim, jaki jesteś, no i udało się dojść do porozumienia, no i były jakieś tam oferty i tak dalej. Ja też długo się zastanawiałem, wybrałem Legię Warszawa i uważam, że to był dobry ruch, ale mówię, najważniejsza jest ciężka praca, to żeby się rozwijać, żeby dawać siebie maksa na treningach i tylko tak można przede wszystkim realizować swoje cele, na które mamy w tym sezonie. No dobra, to jak już Josue zaczął ten temat, to co chodzi z tą waszą fryzurą i blondem na włosach? To było jakoś razem to robiliście? Nie, no zgapił ode mnie, później wiedział, że pięknie wyglądam. Tak się wyrażę, no i chciałbym skopiować, ale no, widać, że nie wyszło tak dobrze, ale dobra, no, nieźle, nie? A oby wam na boisku to pomogło. Nie, tak pół żartem, pół serio, wiadomo, no ja trochę też na wakacje mówię, coś zmienię, nigdy nie zmieniałem, nic nie zaszalałem, teraz trochę żółty się zrobiły, ale ten, ale zaraz zetnę, wrócę do swojego ciemnego koloru. Już mówię, no najważniejsze jest, czasami trochę szaleństwa musi być i tego pozytywnego tylko, żeby to było. Mówię, no ja staram się być zawsze twardo, stąpać po ziemi i uważam, że to jest moja duża zaleta, a jak już mówiąc, no trzeba szaleć czasami. No tak, oby się jeszcze na boisku trochę poszalała. Słuchaj, jeżeli chodzi o Union, też wiemy, że tam mamy polskiego analityka, z którym rozmawialiśmy, Sebastiana Podsiadłego, był Tymek Puchacz, a ty jak szedłeś, to wszyscy trochę byli tym transferem zaskoczeni. Ty tam szedłeś tak naprawdę rywalizować o skład, czy z jakimi myślami poszedłeś do Unionu? Ja myślę, szczerze mówiąc, że byłem najlepszym wahadłowym w Unionie, ale niestety jak nie dostałem żadnej szansy, na którą zasłużyłem po obozach, no to już ciężko ocenić. No niestety był też kapitan na mojej pozycji i tak dalej, w ustawieniu piątka. Nie chcę oceniać piłkarzy, ja uważam, że po okresie przygotowawczym zasłużyłem na swoją szansę. W jakiejś tam części sezonu nie dostałem tej szansy. Uważam, że na treningach, w meczach sparingowych się wyróżniałem. Nigdy w życiu nie miałem takiej sytuacji, czy będąc w Serie A, czy w Anglii, że nie dostałem swojej szansy. Zawsze na nim ciężko zapracowałem i przez ciężką pracę na treningach. Niestety trener miał jakąś inną wizję, gdzie wcześniej dwa razy byłem się z nim spotkać i widział mnie w składzie przed podpisaniem, bo to nie była taka sytuacja, że miałem pójść do rywalizacji, bo tam większość piłkarzy przyszło do Unionu, mimo to, że byli Niemcami i mówili idealnie po niemiecku z drugiej Bundesligi i dostawali swoje szanse. Nie ma co ukrywać, że druga Bundesliga nie ma podjazdu za bardzo do Serie A czy do Championship, więc uważam, że to nie były względy piłkarskie, ale mówię, jak ktoś chce mówić i tak dalej o tym, że pojechałem tylko na wakacje tam i tak dalej, to ja mówię, że uważam, że zasłużyłem na szansę. To Niemiec się nie jeździ na wakacje. No, jakbyś chciał, to zrób reportaż, zobacz, kto miał najlepsze jeden miał najwięcej przebiegniętych kilometrów i tak dalej. Najciężej pracował na treningach w Unionie, w okresie przygotowawczym, w sparingach. Jakbyś chciał to zrobić, cały materiał, kto się wyróżniał w sparingach, a później dostał szansy, no to byłem ja. No ale ja tam się tym nie martwię, jestem tutaj, jestem szczęśliwy, jestem w Warszawie. Mówię, to niech oni żałują, że nie dali mi szansy, bo uważam, że wiele mógłbym wnieść. A jak piłkarze dostawali szansę, którzy wracali świeżo po dwóch tygodniach po COVID-zie, no to już jest sytuacja ciężka do wytłumaczenia ludziom, ale mówię, no ja skupiam się na sobie, na tym, żeby sprzedać siebie w 100% tutaj, dawać jakoś to, co potrafię najbardziej, bo mówię, tylko tak tutaj mogę pokazać, że dobrze zrobili, że podpisałem kontrakt na 3 lata. Urs Fischer to też chyba taki trener, wracając jakby do tematu, którego ciężko przekonać do zmiany swojej myśli i myślę tutaj i o personaliach, i o taktyce. No myślę głównie, że to był największy problem, dlaczego nie dostałem szansy, bo ten zmienimy na 5-3-2.
bez takich nominalnych, można powiedzieć, wahadłowych, bez skrzydeł tak samo, więc... Bo ty tam szedłeś jako wahadłowy, nie? Tak, no wcześniej oni grali 4-2-3-1 albo 3-5-2. Pamiętam chyba pierwsze sparingi, to ty grałeś trochę wyżej jako ten jakby skrzydłowy. Tutaj asystę, tutaj trzy, tutaj z Niceą dobrze zagrałem, no ale... Mówię, no życie, no nie masz wpływu na to, co się wydarzy. Union miał bardzo dobre wyniki, mimo to, że gra w tym ustawieniu, co trener zmienił, wygrywali mecze, więc ciężko było cokolwiek zarzucić. Dopiero iść tak samo do trenera i powiedzieć trenerze, chciałbym szansy, skoro drużyna wygrywa. No. Szkoda, mówię, że nie dostałem tych 15-30 minut, żeby się pokazać. Uważam, że dostałem te 20 minut w Pucharze Niemiec, gdzie w ciężkim momencie wszedłem, była dogrywka 1-1, udźwignąłem ciężar i myślałem, że te szanse już dostanę. No. Chociaż jedną czy dwie, bo inaczej byłoby odejść, gdybym dostał jedną czy dwie szanse i bym zawalił mecz, no. Bo to wtedy mówisz, okej, zawaliłeś, dostałeś szansę, nie wykorzystałeś szansy. A ja wręcz przeciwnie, wykorzystałem szansę, uważam, na to, żeby dostać w meczu. No, ale mówię, no nie mamy wpływu na takie sytuacje. Ja jestem silny psychicznie i uważam, że ta sytuacja mnie po prostu jeszcze wzmocniła bardziej. Ja się tym nie przejmuję, bo jak już mówię, no... Wiem, że to na tym Union stracił, że nie dał mi szansy, bo wprowadzili zawodnika podpisując na 2 lata, a nie dają żadnej szansy, więc po prostu wybory ludzkie. Ja jestem tutaj, po raz kolejny powtórzę, w świetnej drużynie, świetna atmosfera, ale mówię, to nie wszystko trzeba udawać na boisku, w każdym meczu, w każdym nadchodzącym treningu, meczu, że jesteśmy Legią Warszawa. To żeby zakończyć ten temat, jak widzisz sytuację Tymka Puchacza w Unionie? Powinien zostać, powalczyć o swoją szansę, czy jednak szukać znowu wypożyczenia? No nie bym tutaj radził za bardzo Tymkowi. Powiem szczerze, że Tymo ma ogromny charakter, duży potencjał. Bardzo dobrze też wyglądał ostatnio, nawet jak byłem ten 8 dni tutaj w Unionie na treningach i tak dalej. Ja wiem, że po prostu on swoje wywalczy, swoją ciężką pracą i trzymam za niego kciuki, tego mu życzę. No a wiadomo, jak nie będzie dostawał szans i tak dalej, to po prostu musi wybrać tak jak będzie czuł, czy iść gdzieś, gdzie będzie po prostu grał i będą na niego stawiać. Słuchaj, wracając tutaj do Legii Warszawa, ty przychodziłeś na początku jako wahadłowy, tak głównie grałeś u Czesława Michniewicza, później jednak była ta zmiana ustawienia, tych wahadłowych w Legii Warszawa już nie ma. W którym ty ustawieniu lepiej się czujesz, jak byś to widział w tym sezonie? Nie wiem, szczerze mówiąc, ciężko mi tutaj, nie chcę tutaj za dużo mówić i zdradzać. Przede wszystkim na pewno czuję się jako skrzydłowy, tak wysoko najlepiej. To jest moja ulubiona pozycja w 4-3-3 czy 4-2-3-1, takim szukanie wolnych przestrzeni. Nie ma problemu dla mnie z grą na wahadle, bo sporo grałem w Anglii przede wszystkim, czy też u trenera Czesława Michniewicza, więc nie jest to dla mnie problem z przejściem z gry ofensywnej do obrony. Uważam, że mogę to robić spokojnie. Tak samo grałem trochę we Włoszech u Siniszy Michalowicza na prawej obronie, ale to już nie zależy ode mnie. To myślę, to są wybory trenera, zależy od meczów, sytuacji. Ale teraz najważniejsza jest ciężka praca na treningach, żeby po prostu pracować na tym, co jest jeszcze do poprawy i dawać się maksa w meczach. Pamiętam, Czesław Michniewicz rzucił w którymś z wywiadów, że takim idealnym wahadłowym, typowym wahadłowym w polskiej lidze to jest Paweł Wszołek i gdyby grał regularnie, to nawet bym go powołał. Biorąc pod uwagę rywalizację też sporą na prawym wahadle, od kiedy jest Mati Kasz, jak ty widzisz swoje ewentualne jeszcze szanse, czy będziesz miał z tyłu głowy to, że ta kadra może się pojawić? Powiem szczerze, każdy marzy o występach z orzełkiem na piersi i mówię, no to jest moje marzenie, żeby jeszcze dostać jakąś szansę w życiu, ale też twardo stąpam po ziemi, skupiam się na codziennej pracy, na tym, żeby pracować nad tym, co jest jeszcze do poprawy. Na każdym nadchodzącym dniem i każde nadchodzące spotkanie może mi dać taką szansę, że dostanę kiedyś to powołanie. Ja na pewno... Dopóki będę grał w piłkę, będę robił wszystko, żeby je otrzymać, ale mówię, no najważniejsza jest w tym momencie Legia Warszawa. Tutaj można powiedzieć, jesteśmy na co dzień, tutaj się, można powiedzieć, rozwijam jako piłkarz, jako człowiek i mówię, no będę starał się dawać siebie wszystko w meczach, żeby po prostu zapracować na to, co może przynieść życie, czyli powołanie do reprezentacji. A to jest na pewno jeden z moich, jakiś tam cel i jakieś marzenia. Mówiliśmy trochę o tej takiej niemieckiej dyscyplinie u Ursa Fischera. Jak to wygląda u Kosty Runiajcia? Myślę, że dyscyplina w sporcie, w życiu osobistym, nawet nie będąc w klubie, jest bardzo ważna. Samodyscyplina, bo tylko tak możesz też wejść na ten wyższy level, się rozwijać jako człowiek, jako piłkarz, jako sportowiec. I uważam, że na najwyższym poziomie nie ma miejsca dla ludzi, którzy nie mają samodyscypliny, nie mają dyscypliny. Widać się od trenera, że od samego początku
narzucił swoją dyscyplinę, swoje jakieś zasady i uważam, że to procentuje w szatni, na boisku i tak dalej i będzie procentowało. Jak już mówię, no widać, że mamy świetną grupę, ale mówię, najważniejsze, żeby każdy dawał siebie te 110%, bo jakości tutaj nie brakuje. Każdy, można powiedzieć, na boisku robił to, co ma do robienia, a mówię, jestem spokojny, że będziemy się rozwijać jako zespół, bo mamy wszystko ku temu, sam widzisz tutaj nawet, mówiąc o całym ośrodku i tak dalej, o innych aspektach, żeby po prostu osiągać cele, które sobie założymy. Pamiętam, jak mówiłeś tutaj o szaleństwie, widać, że z Włoch trochę tego Dolce Vita zostało, ale czy to Dolce Vita będzie także na boisku? No bo Kostar Uniajić też miał opinię takiego trenera, który daje i pozostawia zawodnikom dużo kreatywności na boisku i pozwala im jakby na swój sposób, poza oczywiście kilkoma schematami, konstruować akcję na boisku. No zgadzam się z tym, na pewno jak każdy trener ma swoją taktykę, swoje założenie i tak dalej i zawsze trzeba je realizować, to są podstawy, które trzeba realizować, ale tak jak powiedziałeś, no na pewno w ofensywie też mamy czasami wolną, możemy robić co chcemy przede wszystkim, no wolna kreacja i tak dalej i to jest bardzo potrzebne, bo nie da się grać w piłkę samymi schematami, bo wtedy jest łatwiej, można powiedzieć, rozpracować przeciwnika i to, co musimy razem robić, to wiadomo, współpracować w obronie i tak dalej jako zespół, dobrze się przesuwać, czy poprawić stałe fragmenty gry, nad tym elementem na pewno już pracowaliśmy, bo to jest na pewno element, w którym traci się łatwo bramki tam sezonie i nie może być tak w tym, jak chcemy przede wszystkim mierzyć wysoko, ale mówię, no musi być ta wolna głowa, ta Dolce Vita, można powiedzieć, ale tak samo musi być koncentracja na tym, co masz po prostu, co musisz zrobić w danym momencie, nawet po stracie piłki. Kamer jest trochę innym typem napastnika niż Tomasz Pekhardt. Jak się zmieni też ta gra w ofensywie na przestrzeni tych dwóch napastników? No na pewno nie chcę tutaj oceniać, na pewno każdy piłkarz jest nie zawsze... Chcę, żeby się napastników oceniał, tylko pomysł na grę, nie? Bo to na pewno się zmienia ze względu na daną charakterystykę zawodnika. No na pewno myślę, że szuka wolnej przestrzeni i tak dalej, jest bardzo silnym piłkarzem, nabitym, że tak to ujmę, po piłkarsku. Ma też duży bardzo potencjał, więc jestem pewny, że na pewno strzeli dużo bramek i będzie naszym mocnym punktem zespołu i widać jego jakość, na pewno dużą siłę, wychodzenie na czyste pozycje, szuka też pierwszego słupka, więc ja mówię, no widać, że będzie wzmocnieniem, że jest wzmocnieniem. Czyli też przy takim ustawieniu i trochę innym typie napastnika, nie tak wysokim, który potrzebuje dograń w pole karne, częściej będziemy Pawła Wszołka widzieć schodzącego do środka? No zobaczymy, nie chcę tutaj zdradzać sekretów, ale zobaczycie dobrej formie Pawła Wszołka. To jest na pewno. I to jest najistotniejsze. Słuchaj, jeżeli chodzi o całą Legię, jaką Legię zobaczymy w tym sezonie i jaki ty byś stawiał przed swoimi zawodnikami, przed swoim zespołem cel? Jaką Legię? Na pewno grającą przez cały mecz, walczącą jeden za drugim. No to wcześniej też było. No, nie. Myślę, że będziemy widzieli drużynę, która po prostu ma jasny cel. W każdym zawsze grał zwycięstwo i tak dalej. Ma swoje, jak można powiedzieć, jakąś charakterystykę, zasady. Swoje DNA, że tak to ujmę, która się nie boi niczego i myśli przede wszystkim na każdym nadchodzącym spotkaniu. I tylko tak mówię, możemy przede wszystkim robić te kroki naprzód, bo nie ma sensu wybiegać do przodu. Życie mnie wiele nauczyło w sytuacji, że tylko będąc tu i teraz możesz przede wszystkim się rozwijać. A wy jako zawodnicy macie teraz taką myśl z tyłu głowy, że to takie nowe otwarcie i macie czyste głowy po tym poprzednim sezonie? Nie wiem, nie jestem w głowach, można powiedzieć, innych zawodników, bo to ciężkie pytanie. Każdy jest inny, każdy ma inną głowę. Na pewno każdy ma coś do udowodnienia, przede wszystkim samemu sobie. To jest myślę, że bardzo ważne. Jak każdy będzie chciał udowodnić samemu sobie przede wszystkim, że jest... że chce być lepszy i tak dalej, ciężko, bo każdy ciężko pracował, to było widać i tak dalej. To jestem spokojny o wyniki, bo mówię, jest duży potencjał w zespole, widać na każdym treningu i ja widziałem pierwsze treningi, naprawdę jest budujące i mówię, najważniejsze jest podejście mental, bo głowa naprawdę potrafi zdziałać wiele, nie bać się i tak dalej, więc
więc myślę, że będzie dobry. Dobry to sezon. Wiesz co, na koniec jedno pytanie, bo odkopali chłopaki w food trucku taką historię, tylko nie pamiętam, kto był u nich wtedy gościem, że u was w szatni na parkingu cały samochód został obklejony jakimiś bombkami, czymś takim, obłożony choinką. Ja pamiętam, wtedy robiłem jeszcze Legia TV dla Life Parku, byłem też akurat świadkiem tego, jak ten samochód wyglądał i mi się coś wydaje, że ty maczałeś wtedy w tym palce. No powiem szczerze, zależy, jaka sytuacja była wcześniej. Świąteczna choinka robiliśmy. Tak, to pamiętam. To ja dostałem z jedną świąteczną choinkę, nam nakleili Wako z Nowikowasem. Tak, i wy wtedy mi mówiliście, że na pewno się zrewanżujecie. Tak, no tam dostał. A, bo to Nowi mówił, tak. Bo oni dostali później prezent w postaci ze 150 kg ziemniaków do samochodu, więc był rewanż. A, no to ładnie. A teraz już jakieś jaja były odstawiane, czy na razie jeszcze budujesz napięcie, nie chcesz się pokazać przed wszystkimi nowymi zawodnikami, którzy nie mogą się na to nabrać? Nie ma żadnych jaj, jest teraz ciężka praca. Trzeba od początku ruszyć mocno, skupiać się. Mówię, na każdym nadchodzącym spotkaniu to jest fundament. Na razie nie ma miejsca na jaja. W listopadzie będzie przerwa i tak dalej. Wtedy można, będzie czas na jaja. Teraz jest czas na ciężką pracę. Na to, żeby po prostu dążyć do tego, co sobie zakładamy, a później będzie czas na relaks i na jaja.